Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Sylwia Peretti była uczestniczką programu Królowe Życia. Wzięła udział w niebezpiecznym incydencie drogowym na początku września bieżącego roku. 42-letnia pasjonatka motoryzacji rzeczywiście zjechała Mercedesem z drogi. Jednak wersja przedstawiona przez policję znacznie różni się od tej, którą można było przeczytać w tabloidach. Do zdarzenia doszło 2 września około godziny 15 na Zakopiance w miejscowości Głogoczów. Policjanci zostali wezwani do zdarzenia drogowego, podczas którego samochód marki Mercedes z siedzącą za jego kierownicą 42-letnią kobietą wypadł z drogi i wjechał w przydrożne zarośla. Sylwia Peretti, znana zarówno z udziału w reality show, jak i zamiłowania do szybkich samochodów, szybko stała się obiektem zainteresowania mediów. Szczególną uwagę przykuło to zdarzenie, ponieważ rok wcześniej jej syn i trzej inni młodzi mężczyźni zginęli w tragicznym wypadku samochodowym w Krakowie. Tym razem to ona znalazła się w centrum uwagi. Według informacji przekazanych przez policję, wersja mediów o skoszeniu kilku drzew jest niezgodna z rzeczywistością. Policjanci, z którymi rozmawiał serwis Plejada, zakwalifikowali zdarzenie jako zdarzenie drogowe, a nie wypadek. Oznacza to, że w wyniku tego incydentu nikt nie odniósł obrażeń, ani Peretti, ani inne osoby. Serwis Plejada ustalił, że sytuacja nie była tak dramatyczna, jak ją opisano. Menedżer Peretti wspomniał o konieczności przeprowadzenia szeregu specjalistycznych badań, jednak według podkomisarza Dawida Wietrzyka z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, Peretti nie została zabrana do szpitala z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze przeprowadzili badania, które wykazały, że była trzeźwa, a na ciele nie miała żadnych poważnych obrażeń. Sprawa została już zamknięta, a policja nie prowadzi dalszego śledztwa. Wciąż jednak trwa śledztwo w sprawie wypadku jej syna, w którym zginęły 4 młode osoby. Pod koniec lipca bieżącego roku pojawiły się nowe informacje dotyczące zdarzenia z 15 lipca ubiegłego roku, kiedy syn celebrytki prowadził żółte Renault Megane RS z prędkością 162 km na godzinę. Śledczy wciąż chcą przesłuchać obcokrajowca, który wówczas przeszedł przed pędzącym autem. W środę, 11 września, ruszyła pierwsza rozprawa członków ruchu ostatniego pokolenia. 2 młode aktywistki stanęły przed sądem, gdzie usłyszały zarzut zakłócania porządku publicznego podczas koncertu w Filharmonii Warszawskiej, który miał miejsce w marcu tego roku. Kobiety przyznały się do złamania prawa, ale broniły swojego działania, twierdząc, że miało ono słuszny cel. Po wyjściu z sądu postanowiły zablokować ulicę. Rozprawa odbyła się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia, mieszczącym się przy ulicy Marszałkowskiej 82. To pierwszy raz, kiedy aktywiści ruchu ostatniego pokolenia pojawili się przed sądem. 2 młode kobiety w marcu wtargnęły na scenę Filharmonii Warszawskiej podczas koncertu, wykrzykując hasła i rozwieszając baner, aby zwrócić uwagę na ich zdaniem nadciągającą katastrofę klimatyczną. Wisła wysycha, a w Sylwestra w Warszawie było 19 stopni Celsjusza. Będziemy protestować, dopóki rząd nie przeznaczy środków z rozbudowy autostrad na tani i niskoemisyjny transport publiczny, mówiły aktywistki przed sądem. Podczas rozprawy sędzia dociekał, dlaczego wybrały akurat Filharmonię jako miejsce protestu. Odpowiedziały, że w Szwajcarii miała miejsce podobna akcja, podczas której dyrygent przerwał koncert, aby umożliwić aktywistom zabranie głosu. Złamałam prawo i zrobię to ponownie. Jeszcze dziś zablokuję ulicę, zapowiedziała jedna z aktywistek. Czy pani się przyznaje do zarzuconego pani czynu? 3 marca zapisałam koncert w Filharmonii Narodowej, protestując przeciwko działaniom rządu napędzającym katastrofę klimatyczną. Bezprzemocowe nieposłuszeństwo obywatelskie to jest jedyna słuszna forma działania. I w imię tej wartości będę dalej protestować, broniąc podstawowego, najważniejszego prawa, jakim jest prawo człowieka. Dlatego zrobię to po raz kolejny. Dzisiaj, po opuszczeniu budynku sądu, zablokuję ulicę. W tym samym czasie przed budynkiem sądu odbywała się pikieta. Zebrani aktywiści, ubrani w pomarańczowe kamizelki, skandowali hasła na rzecz działań klimatycznych.
Po zakończeniu rozprawy obie aktywistki wraz z grupą zwolenników wtargnęły na ulicę Marszałkowską, blokując ruch samochodowy. Interweniujący policjanci szybko ściągnęli ich z jezdni. Następna rozprawa w tej sprawie odbędzie się w grudniu. Polacy padli ofiarami ukraińskiej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami inwestycyjnymi, co doprowadziło do wielomilionowych strat. W związku z tą sprawą rzeszowska prokuratura i policja nawiązały współpracę z ukraińskimi organami ścigania. Dzięki wspólnym działaniom osiągnięto pierwsze znaczące efekty. W wyniku współpracy polskich i ukraińskich służb udało się zlikwidować infrastrukturę wykorzystywaną przez grupę oszustów finansowych na terenie Charkowa. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, tamtejszy Zarząd Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy zaangażowały się w działania, które doprowadziły do tego sukcesu. Mechanizm oszustwa polegał na oferowaniu Polakom rzekomo szybkich i korzystnych inwestycji na rynkach kryptowalut oraz innych instrumentach finansowych. W tym celu przestępcy stworzyli specjalną platformę, za pomocą której zwabiali swoje ofiary. Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez jedną z poszkodowanych osób, która na skutek działań grupy przestępczej straciła znaczną sumę pieniędzy. Zgromadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dowody, w tym dane uzyskane w ramach współpracy międzynarodowej, pozwoliły na szczegółową analizę i rozpoznanie, które stały się podstawą do podjęcia działań na terenie Ukrainy. Ukraińskie organy ścigania potwierdziły ustalenia polskich funkcjonariuszy. Przeprowadzono 8 przeszukań w Kijowie, Odessie oraz Charkowie. W Charkowie zlokalizowano call center, w którym pracowało 21 osób. Służby zabezpieczyły serwery, telefony, komputery oraz dokumenty, co doprowadziło do likwidacji przestępczej infrastruktury. Śledztwo wciąż trwa, a dalsze działania są prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej, aby rozwiązać sprawę i pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych w proceder. W internecie krąży film, na którym widać interwencję policji w sklepie Dino w miejscowości Pecna koło Stęszewa, dotyczącą zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zaczepianie dziewczynek i skandaliczne zachowanie. Zatrzymany mężczyzna miał grozić dziewczynkom i używać wulgaryzmów. W opisie opublikowanego filmu podkreślono, iż był to obywatel Argentyny. Ten incydent wywołał duże oburzenie wśród lokalnej społeczności. Policja interweniowała po zgłoszeniach świadków, a film przedstawiający zatrzymanie szybko rozprzestrzenił się w sieci. Od kilku dni w mediach społecznościowych coraz częściej pojawiają się informacje o brutalnym ataku w Śremie, gdzie grupa obcokrajowców z Argentyny i Kolumbii zaatakowała młodych mężczyzn, raniąc jednego z nich w szyję rozbitą butelką.
To tragiczne zdarzenie stało się impulsem do zorganizowania tzw. patroli obywatelskich w wielu miastach Wielkopolski. Organizatorzy tłumaczą, że celem patroli obywatelskich jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz wysłanie jasnego sygnału, że w Polsce nie ma miejsca na przemoc wobec Polaków, szczególnie kobiet i dzieci. We wtorek, 10 września, o godzinie 12 w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez posłów Konfederacji Krzysztofa Tuduja i Krzysztofa Mulawę, reprezentujących Ruch Narodowy. Głównym tematem spotkania było brutalne przestępstwo, którego ofiarami stali się Polacy, a sprawcami mieli być imigranci z Ameryki Łacińskiej. Na korytarzu konferencyjnym Sejmu posłowie skupili się na problemie masowej imigracji i związanym z nią wzrostem przestępczości wśród cudzoziemców. Pierwszy głos zabrał Krzysztof Tuduj, zwracając uwagę na narastające zagrożenia, jakie niesie ze sobą niekontrolowana migracja oraz potrzebę zaostrzenia polityki migracyjnej w Polsce. Szanowni Państwo, skandaliczna decyzja prokuratury rejonowej w Śremie o zwolnieniu zatrzymanych czterech sprawców tego zdarzenia. Tylko jeden został w dalszym ciągu zatrzymany jeszcze do następnych czynności. Ten, który będzie miał postawiony zarzut usiłowania zabójstwa. Przypomnę, grupa południowoamerykańskich imigrantów, którzy w Polsce są, pracują, także to są tak zwani legalni imigranci, mieli zachowywać się według relacji mieszkańców Śrema na plaży w sposób arogancki, zaczepiali kobiety, gwizdali. To była grupa kilkunastu, nawet momentami kilkudziesięciu osób. No i ta ich, można powiedzieć, to nastawienie, które nie ma nic wspólnego z szacunkiem do państwa, do którego przyjechali, do narodu, który ich gości, to spowodowali bardzo krwawe, można powiedzieć, zajście, pobicie Polaków. Krwawe to jest bardzo adekwatne słowo, dlatego że w ruch poszły butelki, został użyty tak zwany tulipan, czyli rozbita butelka, z bardzo poważnymi obrażeniami na ciele kilku Polaków. Jeden będzie miał prawdopodobnie bardzo poważne problemy z nogą. Drugi cudem uniknął śmierci, szanowni państwo, bo rana była raną kłutą w okolicę szyjną, w okolicę tętnicy szyjnej. Także bardzo poważne zagrożenie dla życia. Te fakty plus fakt, że nie zostali zatrzymani, na dłużej nie są aresztowani, a jedynie dozór elektroniczny, zakaz opuszczania kraju, to są rzeczy bulwersujące. Trzeba powiedzieć jasno, to nie ma żadnego, nie ma prawa być żadnej tolerancji dla przestępstw, a szczególnie dla przestępstw, którymi są sprawcami imigranci. To jest zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa. My mamy wielkie szczęście, można powiedzieć, historyczne, że w Polsce naprawdę względem Europy Zachodniej, względem wielu innych miejsc na świecie jest naprawdę bezpiecznie i ten stan chcemy utrzymać. To jest nasz interes wspólny, bez względu na poglądy, bez względu na to, jakie opcje polityczne wybieramy. Natomiast my chcemy bardzo jasno powiedzieć, że tak nie należy postępować, należy surowo rozprawiać się z przestępcami, którzy szczególnie właśnie nie potrafią uszanować miejsca, do którego przyjechali. Nikt nad tą imigracją nie panuje. Szanowni Państwo, musimy sobie jasno powiedzieć, my to jako Ruch Narodowy, część Konfederacji, mówiliśmy dawno temu, chcielibyśmy, żeby cały polski naród, wszyscy rządzący byli mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. Masowa, niekontrolowana imigracja przynosi Polsce, Polakom fatalne skutki społeczne i w sposób drastyczny obniża bezpieczeństwo nas, obywateli Polski. Ta sytuacja ze Śremu to nie jest odosobniony przykład negatywnych skutków społecznych, jakie niesie ze sobą nielegalna, czy legalna, ale masowa, niekontrolowana migracja, z którą mamy do czynienia w Polsce. Dzień wcześniej, szanowni państwo, mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie dwóch Gruzinów w Warszawie próbowało przy pomocy ostrego narzędzia
okraść Polkę razy, która była w restauracji, w pizzerii razem ze swoją córką. Na szczęście tych dwóch Gruzinów zostało obezwładnionych i zostało, dokonało się obywatelskie zatrzymanie tych dwóch obywateli przez obywatela Polski. Idziemy dalej. Dzień wcześniej w Warszawie 37-letni obywatel Ukrainy uderzył Polkę bez żadnego powodu. Mamy do czynienia, szanowni państwo, z szeregiem sytuacji, które świadczą o fatalnych skutkach imigracji. Dwaj funkcjonariusze toruńskiej drogówki przyszli do pracy pod wpływem narkotyków i zostali zatrzymani. Obecnie trwa procedura wydalenia ich ze służby. Jak poinformowała młodszy inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w środę 11 września do komendy wpłynęły informacje, że dwóch policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego w Toruniu mogło stawić się na służbę pod wpływem substancji odurzających. Na miejsce natychmiast wysłano patrol oficerski. Niestety podejrzenia się potwierdziły. Obaj funkcjonariusze, którzy rozpoczęli służbę zaledwie kilkanaście minut wcześniej, znajdowali się pod wpływem narkotyków. Inspektor Chlebicz dodała, że o zdarzeniu natychmiast poinformowano Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz prokuratora. Obaj policjanci zostali zatrzymani, a dalsze czynności procesowe nadzoruje prokuratura rejonowa Toruń Wschód. Jednocześnie wobec funkcjonariuszy wszczęto postępowanie dyscyplinarne, mające na celu zwolnienie ich ze służby. Nie będzie żadnej akceptacji dla takich zachowań ani ze strony przełożonych, ani całego środowiska policyjnego. Funkcjonariusze poniosą możliwie surowe konsekwencje dyscyplinarne i zostaną zwolnieni ze służby, podkreśliła rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.